Już nie rak puca, a rak prostaty jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród mężczyzn. Dlaczego tak się dzieje i jak medycyna oraz lekarze mogą pomóc pacjentowi, zapytamy dziś w programie Oblicza Medycyny doktora habilitowanego Romana Sowsnowskiego, specjalista urologa. Dzień dobry, panie docencie. Witam panią, witam państwa. Panie docencie, no ten niechlubny wyścig, który przytoczyłam, wygrywa rak prostaty. Skąd tak duża skala problemu? Faktycznie ostatnie dane Krajowego Rejestru Nowotworów w Polsce pokazują, że zachorowania na nowotwór gruczołu krokowego to jest w tej chwili najważniejszy problem epidemiologiczny u mężczyzn. Notowaliśmy w 2016 roku ponad 15 tysięcy noworozpoznanych przypadków choroby nowotworowej tego narządu. Trudno nam tak jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zauważamy te trendy, czy obserwowane są one w epidemiologii. Prawdopodobnie jest tutaj kilka czynników. Jednym z czynników jest niestety zmiana naszego środowiska, w którym żyjemy, czyli to, co nas otacza, ale także jak to środowisko wpływa na nas. Bo wiemy, że na przykład czynnikiem ryzyka raka gruczołu krokowego jest otyłość, nadwaga, brak takiej codziennej, regularnej aktywności fizycznej. Dokładnych mechanizmów tutaj nie znamy, ale zauważamy te powiązania. Innym bardzo ważnym czynnikiem, na który już nie mamy żadnego wpływu, jest starzenie się. Każdy, kto jest starszy, u niego zwiększa się, u takiej osoby płci męskiej, szansę na wystąpienie nowotworu, a ogólnie społeczeństwo nam się starzeje. To oczywiście no tak, dobrze. No żyjemy coraz dłużej. Dzięki różnym... Powiedzmy, pozytywnym skutkom cywilizacyjnym żyjemy coraz dłużej, ale w związku z tym też coraz większa szansa jest, że ten nowotwór u nas wystąpi. Niebagatelną też rolę odgrywa świadomość zdrowotna społeczeństwa jako takiego, ale też i mężczyzn. Dlatego, że coraz częściej wykrywamy tę chorobę zupełnie przypadkowo. Czyli nowotwór gruczołu krokowego, nie dający jeszcze żadnych objawów. Mhm. Zostaje wykryty przy pomocy testów, które właśnie potrafią tą chorobę niejako złapać w momencie, kiedy ona nie ma klinicznie. My tak mówimy. No właśnie, bo jest badanie PSA, prawda? Nawet lekarz rodzinny może skierować pacjenta na to badanie tak. kiedy. Więc pytanie jest takie, mhm. kiedy mężczyzna, w jakim wieku i z czym powinien się zgłosić mhm. do lekarza? W dzisiejszych czasach zachęcamy mężczyzn około 40-45 roku życia do tego, aby zgłosili się do lekarza medycyny rodzinnej, do lekarza urologa na takie pierwsze sprawdzenie urologiczne. I tam lekarz po pierwsze porozmawia z mężczyzną. Dlaczego to jest takie ważne? Wiemy, że istnieje zwiększone ryzyko raka gruczołu krokowego u mężczyzn, u których w najbliższej linii pokrewieństwa ojciec, brat, wuj... Ktoś chorował mhm. lub choruje na raka gruczołu krokowego, a szczególnie jeżeli te zachorowania występowały u, to, u tych osób w młodym wieku. Ten wywiad jest bardzo ważny, coraz ważniejszy niejako nawet dla nas z takiego punktu widzenia e, informacje o mężczyźnie. Po drugie dokona badania, badania lekarskiego, w tym też badania per rectum, czyli oceni gruczoł krokowy e, badając palcem wprowadzonym do kiszki stolcowej. Tu od razu powiem, że dla nas jest to... Po pierwsze, bardzo ważne badanie, badanie, które już na, w sposób bardzo taki szybki daje nam ocenę mm -hmm. gruczołu krokowego, nie tylko pod kątem raka tego narządu, ale także pod kątem na przykład problemów z powiększoniem łagodnym. Po drugie, jest to bardzo tanie badanie, prawda? Bo nie, jest, nie ma tutaj jakichś kosztów specjalnych, ale badanie, których bardzo często mężczyźni się bronią, czy wręcz no, mówią, nie, nie, ja dziękuję. Tutaj znowuż Czyli namawiamy. Trochę tabu, prawda, trosz, dokładnie. My namawiamy mężczyzn do tego, aby przełamali tą barierę, bo tak naprawdę absolutnie to nie jest badanie bolesne. Badanie jest za, wycho, wykonywane z zachowaniem pełnej intymności, jakby no, staramy się nie naruszać tego dobrostanu pacjenta. Jeżeli mamy dalej jakieś wątpliwości, a właściwie w tym pierwszym spotkaniu zawsze oceniamy stężenie białka w surowicy krwi, jakim jest PSA. Czy jest to taki pewnego rodzaju marker, który nam może mówić o tym, czy mamy problem z gruczołem mhm. krokowym, jeżeli chodzi o jego schorzenia, ale także w młodym wieku oznaczony opowie nam, co będzie, jakie będą szanse na wystąpienie tej choroby nowotworowej w kolejnych 4, czy nawet 8, czy 10 latach. I od razu chciałbym też wyjaśnić, że nie każde podwyższenie stężenia PSA w surowicy krwi oznacza, że jest choroba nowotworowa, bo ten marker jest specyficzny dla narządu. Czyli problem z gruczołem krokowym daje podwyższenie stężenia. Łagodne powiększenie, zapalenie tego narządu i oczywiście rak prostaty, rak gruczołu krokowego. Jeżeli dalej są jakieś podejrzenia, lekarz kieruje na biopsję biopsję gruczołu krokowego, bo tylko w ten sposób możemy w dzisiejszych czasach rozpoznać i uzyskać potwierdzenie tej choroby. I tu jest bardzo ważna informacja. Znowuż nie każdy nowotwór prostaty jest równy innemu nowotworowi mhm. prostaty. My w dzisiejszych czasach właściwie można by powiedzieć tak, szyjemy na miarę nasze postępowanie terapeutyczne Indywidualnie do każdego chorego. I to jest taka coś, medycyna personalizowana. Dokładnie. I to jest coś fenomenalnego, z jednej strony, bo daje nam takie uszyte na miarę leczenie dla danego chorego, a z drugiej strony od nas medyków wymaga bardzo wnikliwej analizy tej sytuacji danego chorego w danym momencie. Dlaczego to jest takie ważne? Bo mamy też taką grupę pacjentów, grupę mężczyzn, u których rozpoznajemy nowotwory prostaty, które są bezobjawowe, które są wykryte w oparciu na przykład o test stężenia, ocenę stężenia PSA, które są indolentne, które nie zagrażają danemu choremu na przykład poprzez pogorszenie jego życia, czy wręcz śmierci. I wtedy mówimy o tak zwanych rakach niskiego, czy nawet bardzo niskiego ryzyka i tym chorym proponujemy odroczenie radykalnego leczenia. Mówimy, chwileczkę, skoro ten nowotwór nie jest tak bardzo agresywny, skoro on nie zagraża tobie, to może dziś nie będziemy Ciebie leczyć poprzez radykalną prostatektomię czy radykalną radioterapię, tylko monitorujemy Ciebie i odsuwamy w czasie to leczenie. Jeżeli zmieni się Twoja grupa ryzyka z raka niskiego na raka pośredniego ryzyka, natychmiast włączymy. Pacjenci się kiedy, często mnie się pytają, ale zaraz, Panie Doktorze, Pan mnie namawia, żebym się zgłosił do lekarza, żebym wykrył nowotwór, a teraz Pan mi mm -hmm. mówi, że nie będę Pana leczył. Oczywiście ja nie mówię, że nie będę pana leczył. Ja wręcz odwrotnie mówię, że chcę się z Panem bardzo zaprzyjaźnić, monitorować tę mhm. chorobę bardzo, bardzo wnikliwie. Aktywnie obserwować. Aktywnie obserwować, mhm. dokładnie taka jest nazwa. Wykonywać regularnie nawet PSA, a także i biopsję gruczołu krokowego, bo wynik biopsji jest dla nas najbardziej miarodajny co do agresywności danej choroby i ewentualnie wdrożyć postępowanie leczenia radykalnego. Ta metoda dosyć popularna jest w tej chwili już na. W Ameryce czy na zachodzie Europy wymaga tylko bardzo dobrej współpracy mm -hmm. lekarz pacjent. Dlaczego tak postępujemy? No chcemy uniknąć niejako działań niepożądanych leczenia radykalnego, bo leczenie radykalne musi być wdrożone, gdy mamy raka pośredniego, a szczególnie wysokiego ryzyka. Tutaj pozostawienie chorego bez leczenia niestety kończy się tragicznie. Następuje progresja choroby, następują przerzuty odległe, następuje wyniszczenie pacjenta, a także no w konsekwencji, niestety, może nastąpić zgon. I dodam od razu, że współczesne leczenie, właśnie radykalna chirurgia, czyli radykalna prostatektomia, czy radykalna radioterapia, daje nam bardzo dobry efekt onkologiczny. Czyli my tych chorych, z chorobą, która normalnie no, kończyłaby się źle, potrafimy skutecznie leczyć, potrafimy skutecznie, trwale wyleczyć. Mm -hmm. Nowe technologie, które zostały ostatnio wprowadzone, szczególnie w chirurgii, okay, minimalnie inwazyjna chirurgia laparoskopia, robotyka, ale także i w radioterapii intensyfikacja dawki ograniczenie pola napromieniania tylko do narządu. Dają skuteczność onkologiczną na bardzo dobrym poziomie i niwelują minimalne, minimalnie działania niepożądane. No, właśnie, skoro jesteśmy przy działaniach niepożądanych, chciałam zapytać, jak taki zabieg może wpłynąć na funkcje seksualne, czy pozwala je zachować? To bardzo zależy od czynników, w których w danym momencie jest chory. Jeżeli do mnie przychodzi chory z chorobą nowotworową, ja w pierwszej kolejności staram się go wyleczyć z choroby mhm. nowotworowej. Ale od razu myślę o tym, jak on będzie. Mógł tolerować ewentualne działania niepożądane i informuje go o tym, co może go spotkać. Nie co na pewno go spotka, tylko że ewentualnie takie działania są możliwe do wystąpienia. Technologia współczesna daje nam szansę ograniczenia operacji do usunięcia, niejako wyłuskania gruczołu krokowego z pozostawieniem struktur, które są odpowiedzialne za. Funkcje seksualne, za wzwód. to są tak zwane pęczki naczyniowo-nerwowe. One biegną dokładnie po gruczole krokowym. Zostawienie ich w organizmie daje nam pewną gwarancję albo daje nam pewną szansę na to, że funkcje seksualne będą zachowane. Ale tu jest haczyk. Jeżeli ja za wszelką cenę chcę pozostawić te struktury nerwowe, czy naczyniowo-nerwowe, narażam chorego na pozostawienie też fragmentu gruczołu krokowego albo i komórek nowotworowych, czyli mam tak zwany margines dodatni i tak dalej. I tutaj hmm. musimy wyważyć, gdzie jest najlepsze rozwiązanie. W chorobach zaawansowanych miejscowo, kiedy nowotwór wypełnia cały gruczoł krokowy, szczególnie gdy przekracza torebkę prostaty, działania głównie mają, zawsze mają na celu czystość onkologiczną, ale tutaj no, na drugi plan schodzi, schodzą te funkcje seksualne. Staramy się je zachować, ale tak jak mówię, nie jest to może cele najważniejszy. Nie zawsze się uda, ale ważne jest dlatego tak bardzo to wczesne tak jest, diagnozowanie. Tak jest, bo w mhm. przypadku, kiedy choroba jest ograniczona do narządu, kiedy komórki nowotworowe są tylko w gruczole krokowym, mhm. które wydaje się nam, że ta torebka prostaty jest gładka, jest bez nacieku raka, możemy bezpiecznie... Odseparować mm -hmm. niejako pęczki naczyniowo-nerwowe i je pozostawić w organizmie. Bardzo nam pomaga w tym technologia. Laparoskopia, mm -hmm. powiększenie, miniaturyzacja e, narzędzi, robotyka, bardzo precyzyjne e, preparowanie, miniaturyzacja. Narzędzi. Właściwie takie bardzo swobodne poruszanie się w jamie ciała tymi narzędziami, które odzorowują jakby ruchy dłoni chirurga, to, jest, to są te sukcesy, mm -hmm. które przyszły do nas w ostatnich latach, no, które poprawiają jakość życia chorych. Bo w dzisiejszych czasach już nie chodzi tylko nam o to, ma pan raka prostaty, wyleczymy Pana z raka prostaty, tylko chodzi nam o to, że ma pan raka prostaty, wyleczymy Pana z raka prostaty i Damy panu największe szanse, jakie mhm. możemy dać, na to, żeby pana jakość życia była na niegorszym poziomie. A prawdopodobnie będzie pan żył długo, bo mamy dobre narzędzia terapeutyczne. Panie doktorze, czy jakieś yy, dolegliwości mogą sugerować, że w obrębie gruczołu krokowego dzieje się coś niepokojącego? Niestety nie mamy tutaj jednej konkretnej symptomu, jakiegoś objawu, który nam mówi tak: jest to rak gruczołu krokowego. Prostata powiększa się z czasem, tak zwanym łagodnym przeroście i ten fakt daje nam głównie objawy związane z częstomoczem mhm. w dzień, w nocy, z parciami naglącymi, z przerywanym strumieniem moczu i tak dalej. To są objawy związane z przeszkodą podpęcherzową, jak my mówimy. I one mogą niejako nakładać się na yy, chorobę nowotworową gruczołu krokowego. Niemniej te symptomy powinny dać nam Bodziec, sygnał do tego, żeby zgłosić się do urologa. Urolog zbada, porozmawia, wdroży odpowiednie badania i wykluczy chorobę nowotworową prostaty i zacznie leczyć mhm. przerost łagodny. Patrzmy na siebie, na nasze jakby objawy i reagujmy nie zostawiajmy tego. Nie może pacjent do mnie przychodzić i mówić: "Wie pan, bo ja trzy razy w nocy wstaję, w dzień oddaję mord co godzinę, ale to chyba tak musi być, bo każdy mężczyzna tak ma". Oczywiście, to jest konsekwencja starzenia się, ale to nie znaczy, że tak ma być. My możemy wdrożyć właściwe postępowanie, właściwe leczenie. Zwróćmy też uwagę na swoją rodzinę. Mhm. Bo jeżeli w mojej rodzinie przynajmniej dwie osoby chorowały lub chorują na raka krokowego. Dwie lub trzy, a jeżeli te osoby zachorowały w młodym wieku, ja muszę wcześniej zacząć się kontrolować, poddawać się badaniom urologicznym, myśleć o tym zwiększonym ryzyku raka prostaty u mnie. Czujność onkologiczna przede wszystkim. Bardzo dziękuję za wizytę w programie Oblicza Medycyny. A moim i Państwa gościem był doktor habilitowany Roman Sosnowski, specjalista urolog. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.